jest jakby pewnego rodzaju kontynuacją troszeczkę tego, co, na czym skończyłem ostatnio, głosząc kazanie z początku roku. Miałem olbrzymi przywilej głosić kazanie noworoczne, pierwsze kazanie 2021 roku i skończyłem faktycznie też na liście Jana, znaczy na liście Jakuba. I myślę, że od tego wersetu dzisiaj zaczniemy, który był ostatnim wersetem tamtego kazania, gdyż chciałbym w tym temacie powiedzieć nieco więcej. A werset ten się znajdował w liście Jakuba, pierwszym rozdziale, 25 wersecie. I dzisiaj ostrzegam, tak już, tak troszeczkę, szczególnie ciebie, Marta, że jeżeli będziesz na tyle zdolna, myślę, że jesteś bardzo zdolna, to uda ci się niektóre fragmenty, które gdzieś dzisiaj będę przytaczał. Troszeczkę przytaczał je, nie całkowicie, ale jeżeli chcemy mieć pewność, że znajdują się w Biblii, Marta, może Marcie się uda je wszystkie wyświetlić. Dzisiaj jest parę takich fragmentów, na które zwrócę uwagę. Jeżeli ktoś lubi notować, pisać, to może też sobie zapisać, może później się do mnie zgłosić, poprosić o te fragmenty, gdyż ja będę przytaczał ich jakby to, co one mówią, to, gdzie się to znajduje, ale nie do końca będę czytał wszystkie, gdyż nie na tym to ma dzisiaj polegać. Ale pierwszy fragment, który mamy, pierwszy list Jakuba, znaczy nawet jedyny, 25 werset mówi tak. Kto natomiast wniknął w doskonałe prawo, tak, w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina, jest twórcą dzieła i w nim i we wszystkim działaniu będzie on szczęśliwy. Tak? Na tym ostatnio mogłem skończyć, że ten, kto nie jest słuchaczem Słowa Bożego, ale wykonawcą tego Słowa, będzie człowiekiem szczęśliwym, będzie twórcą dzieła. To jest obietnica. Jeżeli Słowo Boże, jeżeli Biblia mówi, że coś będzie, to będzie. Bo Bóg jest twórcą i Jego Słowo jest twórcze. Jego Słowo nie kłamie, chyba że musielibyśmy Mu zarzucić, że jest kłamcą. On, gdy powiedział, niech się stanie światłość, to nie stała się ciemność. Nic się nie stało, lecz stała się światłość. I także w tym fragmencie mamy wielką obietnicę tego, że kto wykonuje Jego Słowo, ten będzie szczęśliwy w działaniu. I o tym chciałbym dzisiaj mówić, bo moje słowo zatytułowałem Prawdziwa droga do szczęścia. I na tym jakby fragmencie chciałbym oprzeć moje dalsze rozważanie, bo na nim się zatrzymaliśmy, ale myślę, że w tym temacie trzeba powiedzieć coś więcej. Bo łatwo jest powiedzieć, pięknie to brzmi, Słowo Boże, będę wykonywał, będę szczęśliwy. Ale czemu dzisiaj nie jestem szczęśliwy? Czemu nie tryskam energią? Czemu nie jestem taki pozytywny? Czemu to tak fajnie brzmi, to tak dobrze brzmi, nie wydaje się aż takie trudne? Czemu jednak na co dzień napotykamy na to, że upadamy, że nie wychodzi nam to tak pięknie, jakbyśmy chcieli, że mamy wiele dobrych zamiarów, mamy w sercu wiele dobroci, którą nie każdy dostrzega? Bo najczęściej to, co widzi, to próba zrobienia czegoś dobrze i ostatecznie to, że coś nie wyszło ci do końca, byś to zrobił. I wtedy wychodzi z tego, zamiast to szczęście, to wychodzi z tego smutek i krzywda. Jak to się dzieje, że ta droga do szczęścia, to, że wiemy, jak to zrobić względnie, nie okazuje się aż taką szczęśliwą drogą? Bo ja dzisiaj o tej drodze chciałem mówić. Szczęście jest na jej końcu, prawda? Biblia ci dzisiaj obiecuje, Pan Bóg ci dzisiaj obiecuje, że możesz być szczęśliwy i że to, co robisz, jest twórcze, a nie destruktywne. Że twoje życie i twoje działanie, twoje czyny będą tworzyć piękne dzieło, a nie niszczyć. Jak więc jest? Bo faktycznie słowem kluczem jest ta droga, że do tego szczęścia, do tej twórczości, do tego działania prowadzi droga. I niestety na tej drodze nie jest łatwo, bo na tej drodze znajdujemy trzech przeciwników. Trzech bardzo silnych przeciwników, którzy nieraz
z tej drogi Cię spychają. Którzy nieraz w Twoim życiu mieszają i Twój rozpęd, Twój powolny bieg przeradzający się w sprint hamują i nieraz odwracają. Mówię to tak obrazowo, bo skoro to jest niby takie proste i ta obietnica jest taka piękna, że warto w nią wejść, czemu dzisiaj nie jesteśmy ludźmi pełnymi szczęścia? A to dlatego, że jest ktoś, kto nie chce, byś był nigdy szczęśliwy. I to jest pierwszy przeciwnik. To jest pierwszy wróg. Pierwsza osoba, która pojawia się na Twojej drodze. Bo przyjmijmy, że w swoim życiu to Słowo Boże do Ciebie dotarło, że Ty chcesz dzisiaj tym Słowem żyć. To Słowo Cię przekonało, Bóg Cię dzisiaj przekonał w sercu, że od teraz siądziesz do Jego Słowa i zaczniesz badać swoje serce i je zmieniać i zaczniesz być lepszym człowiekiem i w tym momencie dostajesz trzech wrogów. Gdy chcesz być przyjacielem Pana Boga, dostajesz trzech wrogów. Od razu, z miejsca. I pierwszym tym wrogiem jest szatan. I mówi, o szatanie mówi się w Biblii bardzo wiele. Między innymi w pierwszym liście Piotra, w 5:8 jest napisane, że szatan jest tym, który krąży wokół nas i czeka, gdzie by nas pochłonąć. Gdzie by nas, tak, podkosić. Bądźcie trzeźwi i czuwajcie. Tak, bo jest przeciwnik, diabeł, krąży dookoła niczym lew, aby pochłonąć. On krąży i chce ciebie pochłonąć, to jest jego cel. Ty idziesz drogą ku prawdziwemu szczęściu, ale on tam już jest, bo widzi, że właśnie na tą drogę wszedłeś. Bo szatan, jak mówi samo Pismo, jest ojcem kłamstwa. A znajdujemy to słowo w Jana, w Ewangelii Jana w 8:44. On jest ojcem kłamstwa i twórcą kłamstwa. I pierwsza rzecz, jaką pragnie w Twoim życiu zrobić ten przeciwnik, to Cię okłamać. Perfidnie okłamać Cię, że są inne drogi do szczęścia. Że droga, którą idziesz, wcale nie jest najlepsza, a wręcz przeciwnie. Że czyny, których dokonujesz, wcale nie są dobre, że zamiary, które masz, wcale nie są świetne, że jesteś w ogóle człowiekiem pełnym błędów, pełnym niedoskonałości i ty na tej drodze w ogóle nie powinieneś być. I nieraz w te kłamstwa wierzymy. I on poprzez kłamstwa i różne myśli, które wkłada do twojej głowy, mocno cię demotywuje do tego, byś szedł tą drogą, byś się trzymał Słowa Bożego, bo mówi tobie, ty nie dasz rady, mówi tobie, to słowo jest dla ludzi naiwnych. Mówi tobie, że jeżeli ty będziesz taki dobry, to świat ciebie kopnie. Jeżeli ty wiecznie będziesz pierwszy w byciu dobrym, to jesteś naiwniakiem. Jeżeli ty wiecznie przyjmujesz policzki, to jesteś naiwniakiem. Jeżeli ty się poświęcasz nad miarę, to jesteś fanatykiem. To jesteś człowiekiem złym i lepiej przestań tyle robić. Lepiej nie działaj. Lepiej nic nie rób. I nieraz w te słowa wierzymy. Nieraz wierzymy w to, co mówi do nas o innych ludziach. Nieraz dajemy mu się nakręcić, bo on w nas wprowadza postawę, która dotyka innych ludzi. Nieraz wkłada ci takie myśli i nieraz się ja sam na tym łapię. Olbrzymio, że potrafię się za bardzo nakręcić. Za bardzo nakręcić na to, że coś jest złe. Nie jest takie, jak jest naprawdę. Bo on zakrzywia prawdę. To ojciec kłamstwa. On wszelką prawdę, wszystko, co jest prawdziwe w drugim człowieku, zamieni w kłamstwo. I twoja postawa dotknie postawy drugiego człowieka. On ciebie wykorzysta. W pewnym momencie okazuje się, że ty jesteś jego narzędziem na tej drodze, a tak naprawdę już na tej drodze nie jesteś. Bo zamiast skupić się na Słowie Bożym i tym, co ono mówi do ciebie, to jest tak jak w poprzednim kazaniu, które mówiłem. Stałeś przy lustrze, było dobrze, zacząłeś czytać Boże Słowo, zaczęło ono dotykać twoje serce, ty zacząłeś się zmieniać,
ale on cię od tego lustra odwrócił i skupił twoją uwagę na innym człowieku i zaczął cię o tego człowieka męczyć. Zaczął ci mówić, jacy ludzie są dookoła. Zaczął cię kłamać. I w pewnym momencie, nim się obejrzałeś, ty już nie byłeś przy Słowie Bożym. Ty już nie byłeś nawet na tej drodze. Ty znowu byłeś nieszczęśliwy. Twoje szczęście znowu zaczęło gasnąć. Bo on to potrafi. On to potrafi. Bo jak mówi Słowo Boże w drugim liście do Koryntian, też możecie sprawdzić, 4:4, on jest Bogiem tego świata. On jest mocny. Jeżeli ktośkolwiek, kiedykolwiek z nas pomyślał, że szatan jest naiwny, że szatan jest słaby, że szatan nie ma siły, to możemy się rozczarować, ale on ma olbrzymią moc. On potrafi bardzo podstępnie podejść do ciebie i pod przykrywką i płaszczem dobra zasiać w twoim życiu zło. Ty będziesz myśleć, że ty miałeś dobre intencje, że to jest słuszne, co zrobiłeś lub powiedziałeś, ale on już zaciera ręce na drodze twojego życia, bo wie, że twoje słowa wprowadzą destrukcję w relację twoją z bliskimi. On wie, że postawi ciebie w złym świetle wobec innych ludzi i on wie, że później to do ciebie wróci i ciebie dotknie, bo jest zły. Bo jest zły. Bo i tak go Biblia nazywa. Złym. I jedyny zamiar, jaki ma wobec ciebie, to, by w twoim życiu działo się zło. Nie skłamałbym, gdybym powiedział, że on ciebie nienawidzi. Nienawidzi twojego uśmiechu i twojego szczęścia. On nienawidzi twojej motywacji. On przede wszystkim nienawidzi tego, że ty uznajesz, że w twoim życiu potrzebujesz Boga. Że Bóg jest kimś, kto w twoim życiu może zdziałać dobro. I będzie o ciebie walczył. I walczy o ciebie na co dzień. Bo jak też mówi o nim Biblia, jest on księciem i władcą działającym w powietrzu. Jest on kimś, kto działa pośród nas. I być może dzisiaj jesteś jego ofiarą. Być może dzisiaj dałeś sobie wmówić wiele rzeczy odnośnie swojego życia i życia wielu innych ludzi. I być może to, że dzisiaj nie jesteś szczęśliwy, to, że masz wiele powodów do braku szczęścia, bo dałeś je sobie nagromadzić. I wiele powodów do tego, by zamiast usiąść z powrotem przy Biblii, myśleć o tych wszystkich rzeczach na co dzień. Na nowo je mielić, każdego kolejnego dnia je mielić, czy one takie są, czy nie są. Czy to prawda, czy nie. Czy zareagować tak, czy inaczej. I potrafi cię mega niszczyć. Im bardziej idziesz po drodze w stronę Boga, tym może być tego więcej. Ale jest nadzieja. On jest naprawdę mocnym przeciwnikiem. Wrogiem najmocniejszym dla twojego życia, ale nie jest najsilniejszy. On o tym wie. On wie, że jego władza i jego możliwości zostały ograniczone przez Jezusa Chrystusa. Wie, że nie wszystko dla twojego życia może zrobić. I jak nawet widzimy w księdze Hioba, on nie wszystko może zrobić, bo jest mimo wszystko na smyczy. On nie może wszystkiego, bo wie, że musi się liczyć ze słowem samego Boga. I największa słabość, jaka jest, to moment, w którym ty się zbliżasz do Boga. On nie może być tak blisko, jak możesz być ty. On nie może cię od niego oddzielić, kiedy ty jesteś w jego obecności. Dlatego cię woła nieraz. On nie może podejść i cię wyrwać na siłę. Nie może tego zrobić, on musi zadziałać w twojej woli. Ale on to robi słowem i myślą. On to robi przez inne osoby. Czasami ty jesteś tym powodem dla kogoś innego, że on się odsuwa od Boga. I to też jest przykre mega. Ale wtedy musi zadziałać twoja wola, bo on nie może twojej woli nagiąć. On nie może cię zmusić. To jest jedna z jego słabości. Szatan nie może cię zmusić. On może cię przekonać. A skoro się dałeś przekonać, to już twoja wola działa, że ty odchodzisz od samego Boga. Ty się odwracasz i idziesz, ale on nie może cię zmusić. Dlatego Biblia mówi w
liście do Jakuba w 4 rozdziale, w 7 wersecie, pewną, aczkolwiek prostą i nieprostą, proste antidotum do walki z tym wielkim przeciwnikiem. Bo jest tutaj napisane tak: podporządkujcie się zatem Bogu, a przeciwstawcie się diabłu, a od was ucieknie. Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyście serca. Jeżeli chcesz, żeby przestał cię męczyć, to jedyny twój ratunek jest w tym, kto jest od niego silniejszy. Bo wiele razy próbowaliśmy sami dla siebie być silni i sami próbować swoje życie naprawiać, ale nie wiemy, że mamy do czynienia z silniejszym od nas przeciwnikiem, a jedyne schronienie jest w Bogu. Jeżeli chcesz, aby myśli ustały, jeżeli chcesz, aby twój samoosąd, zły samoosąd ustał, padnij na kolana i zacznij wołać do Boga. Otwórz Biblię i zacznij ją czytać, nawet kiedy stwierdzisz, że jej nie rozumiesz, nawet jeżeli miałoby to być czytanie, ale skup się na Jego słowie, skup się na tych literach i powiedz: Boże, pomóż. Boże, ucz mnie. To są słowa, które go rozwcieczają, ale słowa, które cię ratują. Jedynie tak. To jest jedyna możliwość, w której ty możesz wygrać z szatanem, stając obok swojego ojca. Nie wiem, czy dostrzegacie takie zależności przy małych dzieciach, że gdy pojawia się zagrożenie, to pierwsze, co biegną, to szukają mamy, ojca. Gdy się skaleczą, gdy upadną, to jest bek, ale jest mama, jest tata. Szybko tam, gdzie nie ma zagrożenia, bo rodzic ma ten atrybut i ojciec wasz w niebie ma ten sam. Możesz się za nim skryć i możesz poprosić samego Jezusa Chrystusa o to, by tego dnia z nim wygrał, bo już to raz zrobił. On nie może mu się przeciwstawić. Nie może z nim wygrać i on o tym doskonale wie, dlatego twoja droga do Boga jest dla niego tak istotna, by ją zakrzywić, by ją zmylić. Kolejny przeciwnik, który może cię dzisiaj odwodzić od drogi szczęścia, prawdziwej drogi szczęścia, podkreślam, która może dzisiaj się ciebie nie wydawać, że jest szczęśliwa, bo może już w twoim życiu pojawiło się parę wątpliwości, które dzisiaj badasz i które cię męczą, ale jedyna prawdziwie szczęśliwa Boga, droga, która może ciebie uczynić szczęśliwym, to trzymanie się kurczowo Pana Boga i tylko Jego. A drugim przeciwnikiem na drodze do Pana Boga jest świat. I możesz dzisiaj powiedzieć: ale jak to? Przeciwnikiem na drodze do Niego jest wszelkie rzeczy, jakie wiążą się ze światem. Wszystko, co kusi, czym kusi cię świat. A czym dzisiaj kusi ciebie świat jako człowieka? Kusi ciebie dzisiaj sławą. Kusi ciebie dzisiaj rozrywką na potęgę. Kusi ciebie dzisiaj olbrzymimi doznaniami. Kusi ciebie dzisiaj realizacją samego siebie tylko i wyłącznie. Tym ciebie dzisiaj kusi świat. I gdy to dzisiaj, to teraz powiedziałem, powiesz mi: nie zgadzam się z tym. To nieprawda. To nie jest złe. I ja ci powiem fakt. To nie jest złe. Biblia gry i rozrywki nie nazywa złem, ale niestety te rzeczy są bardzo niebezpieczne. Nie są złe, ale bywają pułapką. I w Biblii znajdujemy, nawet w samej Biblii, przy samych apostołach ludzi, takiego jak Demesa, o którym w drugim liście Tymoteusza sam Paweł mówi w 9-10 wersecie, że Demes to człowiek, który odszedł do świata, dla którego świat i funkcjonowanie świata, funkcjonowanie ludzi takich w świecie, którzy żyją bezpośrednio bez Boga, wydawało się o wiele bardziej atrakcyjne. Ale na pewno też o wiele lżejsze, bo to dzisiaj oferuje tobie świat. Oferuje tobie to, żebyś zadbał tylko i wyłącznie o siebie. Że w tym świecie liczy się ty. Bo właśnie z tym walczymy jako ludzie.
z naszym egocentryzmem, a chrystocentryzmem, jeżeli zbliżasz się do Boga. Więc albo ty jesteś w centrum swojego życia, albo w centrum twojego życia pojawia się Chrystus. I to stara się z ciebie wyplewić szatan i poprzez świat i jego tendencje stara się sprawić, żebyś zaczął myśleć o sobie. Pokazuje ci ludzi, pokazuje ci wszystkich tych, którzy czerpią olbrzymie korzyści z tego, że żyją tutaj na świecie i mówią ci, czy byś tak nie chciał. Widzisz tych wszystkich ludzi dookoła i mówi tobie, czy warto służyć w kościele i połowę swojego życia poświęcać właśnie tutaj? Czy naprawdę warto się z tymi wszystkimi ludźmi męczyć? Z wieloma ludźmi, którzy z jednej strony ciebie cenią, a z drugiej strony się dowiadujesz, że o tobie źle myślą. Czy warto próbować być najlepszym wśród tych wszystkich ludzi? Czy nie warto zostawić to i zacząć myśleć o sobie, o swoich ambicjach, o tym, żeby może sięgnąć gdzieś tutaj na ziemi wysoko? Być kimś wielkim tutaj, żeby to ciebie tutaj na tej ziemi widziano. Nie wiem, czy gdy słyszysz te teraz słowa, dostrzegasz powoli tą pułapkę, że chcesz, aby tutaj na ziemi ciebie widziano. A gdzie jest Chrystus, w którego uwierzyłeś, o którym powiedziałeś, że jest twoim Panem? Jeżeli jest twoim Panem, to On jest tam. Jeżeli w tym momencie nie chcesz, żeby to On był wywyższony, to posłuchaj, nie jesteś na drodze do Boga. I to trzeba sobie szczerze powiedzieć. Zboczyłeś z niej. Ale czy ja mówię, że mamy dzisiaj być ascetami? Ludźmi, którzy siedzą, się modlą, działają i nic nie robią. Nie. Biblia nie nazywa takich rzeczy jak rozrywka i zabawa czymś złym. Ale musisz być ostrożny, musisz być czujny, jak mówił ten fragment z Piotra. Musisz uważać, czym to dla ciebie jest. Czy to jest dla ciebie faktycznie tylko chwilą, środkiem, czy to jest twoim życiem? Czy to zaczyna się w twoim życiu pojawiać z nadmiarem, czy umiesz nad tym panować? Ja wam powiem szczerze po sobie. Nie. Kiedy tego pojawia się w moim życiu więcej, to nie ma tendencji, że zaczyna tego być coraz mniej. Zaczyna tego być coraz więcej. Człowiek się do tego przyzwyczaja, że wieczór spędza na grze. Że gdy wraca do domu, to gra. Bo tak jest łatwiej. Bo tak jest też prościej. I ja nie mówię o tym, że od czasu do czasu możesz przy grze usiąść, że możesz się spotkać ze znajomymi i pograć, bo to wcale nie jest złe. To jest dobre. Ale złem się staje, kiedy jest tego w nadmiarze zawsze. Naucz się badać nadmiar. I czy to, co robisz, przynosi dookoła ciebie dobry efekt? Czy nie? Czy sprawia, że w twoim życiu pojawia się coś takiego jak wypalenie i nuda też? No bo po to są te rzeczy, aby w naszym życiu z jednej strony nie pojawił się marazm, ale z drugiej strony to są takie niebezpieczne rzeczy, że one samym w sobie wprowadzają marazm. Nie wiem, czy kiedykolwiek tak miałeś, ale ja doszedłem do takiego tak zwanego kaca w tych nadmiarach, że grałem w grę, ale w pewnym momencie byłem już tak wypalony ze wszystkiego, że ja nawet grać nie chciałem. I byłem pusty. Nic mi się nie chce. Nie chce mi się grać, nie chce mi się siedzieć, nie chce mi się nic robić. Leżę jak to warzywo. Czy to jest stan, do którego próbowałeś dążyć? Czy to jest stan dobry i zdrowy dla twojego życia, że siedzisz wypalony i nic z ciebie nie ma? Czy to nie miało ci służyć ku dobremu? Gdzie podziało się to dobro? Jeżeli dobra nie ma, jeżeli czujesz, że ci się już nic nie chce, że nawet tej gry już ci się nie chce. A wiesz dlaczego? Bo ta gra zabrała ci Pana Boga. Bo te rzeczy, ta gonitwa zabrała ci Pana Boga, a szatan o tym doskonale wie, więc teraz może on działać w pełni. Posłuchaj, znalazłeś się znowu w miejscu, gdzie nie ma Pana Boga, a jest ktoś niezwykle niebezpieczny, nad kim ty naprawdę nie masz władzy i przeciwko komu nie możesz sam walczyć. Nie możesz po prostu. Nie da się. Jeżeli będziesz próbować, to on się tylko z ciebie będzie śmiał. Bo bój toczymy nie z krwią i z ciałem, nie z człowiekiem, ale z nadziemskimi władzami, tak? Efezjan, list do Efezjan to mówi. Z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami tego świata ciemności. Tak? Z nimi toczymy bój.
Jest to werset Efezjan 6, rozdział 12, werset, jak chcecie sprawdzić. To mówi dzisiaj do ciebie Biblia, że to, z kim toczysz tak naprawdę walkę jako człowiek, który próbuje być przy Bogu, to z tymi władzami. Z nimi toczysz walkę, a one są naprawdę silne. I co mówi Biblia w tym fragmencie? Jeżeli ktoś go zna i pamięta, do czego zachęca cię dzisiaj Paweł? Do włożenia całej zbroi Bożej. Nie do włożenia zbroi tego świata. Nie do opatulenia się metodami tego świata, by coś zwalczyć w sobie, by zwalczyć w sobie niepokój, by zwalczyć w sobie stres, by zwalczyć w sobie smutek, by zwalczyć w sobie zniechęcenie. A ja w swoim życiu miałem tak, że co było reakcją na stres, co było w moim życiu próbą załagodzenia stresu, smutku. Do czego najczęściej siadałem ja? Zgadnijcie, do grania. Czy kiedykolwiek w takich chwilach, kiedy byś mega zmęczony, usiadłeś do modlitwy? Ja nie chcę dzisiaj tutaj moralizować, ale sam odpowiedz sobie na pytanie, czy to wszystko naprawdę ci pomogło. Być spokojniejszym, być człowiekiem o mniejszych nerwach. Ja myślę, że nie. Bo gdy tego się zaczyna robić więcej w twoim życiu, to w twoim życiu jest mniej tego, kto może ci pomóc. Jest mniej Boga. Bóg się na ciebie wcale nie obraża wtedy. Ale siłą rzeczy nie ma ciebie przy nim. Po prostu ciebie tam nie ma. Stajesz się coraz bardziej nieobecny myślami przy Bogu. A On już tylko zaciera ręce. On już tylko wie, że gdy przyjdzie trudna sytuacja, to ty nie posłuchasz Pana Boga. To ty nie przypomnisz sobie, co w tym momencie mówi Biblia. Ty będziesz miał przed sobą myśli o tym, jaki jest drugi człowiek. Ty będziesz myślał o tym, co w życiu jest bez sensu i beznadziejne. Ty będziesz myślał, ile w swoim życiu rzeczy nie zrobiłeś, bo te myśli do ciebie będą wracać. Ile ktoś dla ciebie nie zrobił i tak dalej. Ja się na tym złapałem i łapię się na co dzień. Naprawdę. I ostatnio jestem tym mega zmęczony, że tego jest tyle. Ale chcę ci dzisiaj powiedzieć, że tego tyle będzie. I tego nigdy nie będzie mniej. Nigdy nie będzie mniej tych sytuacji, których szatan będzie próbował zabrać twój wzrok od Pana Boga. Nie będzie tego nigdy mniej. Bo szatan nie śpi. On czuwa. On czeka. On jest ciągle zaangażowany to, byś na tej drodze do szczęścia nie był. Byś nie dotarł do Boga i nie zdał sobie sprawy, że to Bóg jest twoim szczęściem. Jeżeli dzisiaj naprawdę nie wierzysz w to, że Bóg jest jedynym prawdziwym twoim szczęściem, jakie możesz osiągnąć na ziemi, to zdaniem Słowa Bożego zostałeś okłamany. Już dawno. Że to jest prawdziwe szczęście, w którym możesz się rozkochać, które może ci dać ukojenie. I do tego właśnie zachęca Paweł Tymoteusza. Mówi mu o tym Demesie, który poszedł w świat, ale także w wersecie 4 rozdziału 2 listu do Tymoteusza w 2 i w 5 wersecie mówi do niego pewną zachętę. Jeszcze nie mamy, ale ja mogę tutaj otworzyć. Chcę, abyśmy tą zachętę dzisiaj też mogli wysłuchać. Jaką Paweł kieruje do Tymoteusza. Tymoteusz był jaki człowiek, jak każdy z was. Był człowiekiem, który usłyszał słowo, który przyjął je z ochotą, przed którym były różne zadania, odpowiedzialniejsze, mniej odpowiedzialne, ale były zadania. I Paweł kierował do niego wiele słów, bo się o niego bał, że on zejdzie z drogi szczęścia, że on pochłonie go świat, tak jak pochłonął tego Demesa. I mówi do niego, głoś słowo, bądź gotowy w porę i nie w porę, aby poprawić, upominać, zachęcać z całą cierpliwością umiejętnie, tak? I jeszcze mamy ten w 4 wersecie. Mówi do niego te słowa, bo nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale to, co może dzisiaj ciebie od świata odciągnąć i od rzeczy tego świata, od pułapek tego świata, to właśnie gorliwa służba Bogu. Co może dać ci radość, prawdziwą radość i pasję, którą włoży w twoje serce Bóg. To właśnie to. Prawdziwa służba Bogu. 4 werset mamy, Marta?
Chyba nie. A może, możliwe, że gdzieś tutaj. I możliwe, że... A nie, przepraszam. To będzie piąty werset. Piąty werset. Zerknę sobie. Ty jednak zachowaj trzeźwość we wszystkim. Znoś niedolę, wykonuj pracę ewangelisty rzetelnie. Pełni swoją służbę. Do niego mówi. To jest werset tuż po tym, gdy mówi mu o Demesie, tak? Czy tam tuż przed tym. Ty pełnij swoją służbę sumiennie. Ty wykonuj pracę ewangelisty. Z gorliwością to wszystko rób. A gdy mówimy o gorliwości, to jest tego mało czy dużo w twoim życiu? Jest tego dużo, bo to jest jedna z rzeczy, które może ci dzisiaj ochronić od tego i pokazać ci, że bycie przy Bogu przynosi wiele radości. Że wkładanie olbrzymiej ilości siły w pracę dla Boga może dać ci pokój i radość. Przede wszystkim może dać ci satysfakcję. Coś, co motywuje cię do dalszego działania. Twoja praca gorliwa w Bogu. Kto z nas nie lubi być chwalony? Jest ktoś taki, kto nie lubi być chwalony? Tak, no, usłyszeć miłe słowo, że coś się dobrze zgodziło. Miłe słowo usłyszeć. Dobrze zrobiłeś robotę. Nie lubicie być chwaleni. Nie lubicie być doceniani. Lubicie być krytykowani. Rozumiem. Lubicie usłyszeć złe słowa o tym, że to, co robicie, jest bez sensu. Że wasza praca jest nijaka. Ja myślę, że nie do końca. Nie lubimy być na pewno na siłę chwaleni i wiemy, że Kościół nieraz to nas wymusza, że chwalenie jest takie, albo wypada, bo wypada być miłym. Ale myślę, że każdy z nas lubi usłyszeć to, że w czymś jest dobry. Lubi usłyszeć to, że ma dobre serce. Lubi usłyszeć to, że mu dobrze wychodzi śpiew, że dobrze mu wychodzi głoszenie, że jest po prostu dobrym człowiekiem, tak? Jeżeli dzisiaj możliwe, że nie lubisz być doceniany, to prawdopodobnie dlatego, że często byłeś bardzo mocno skrytykowany i nie wierzysz już dzisiaj w to, że to, co robisz, ma sens i jest naprawdę dobre. I właśnie wpadłeś w pułapkę tego, o czym mówiłem na początku. Dałeś sobie wiele rzeczy wmówić do tego stopnia, że dzisiaj już nie potrafisz przyjąć dobra. Nie potrafisz dzisiaj zrozumieć, że coś robisz dobrze. Uważasz, że to blef. Uważasz, bo ktoś ci w głowie mówi tak, on to mówi tylko, bo tak w kościele wypada. Nie słuchaj go. Mówią ci to i klepią ci po plecach, ale ty nie jesteś dobry. To wszystko to jest obłuda. I tak dalej. Nie wiem, jakie słowa pojawiają się dzisiaj w sercach tych, którzy nie lubią być chwaleni, ale powiem ci, że każdy z nas lubi usłyszeć prawdziwe, dobre słowo. Nie mówię nadmierne na każdym kroku, ale gdy wiesz, że włożyłeś coś w wysiłek, wiesz, że coś zrobiłeś, lubisz usłyszeć to, że ktoś to mówi, naprawdę to było mega. Oby tak dalej. Bo to lubimy. Ale aby usłyszeć naprawdę prawdziwe słowo, w które uwierzysz, że jest dobre, to sam musisz wiedzieć, że włożyłeś w nie wysiłek. Nieraz się chwyta na tym, ja czasami się chwytam na tym, że robię coś i robię coś tak po prostu. No nie jest to jakieś specjalne, że w ogóle się przy tym też nie wysiliłem. Coś banalnego i słyszę kwieczyste podziękowanie i też mam taki, czy na pewno? Ale wiem, że gdy na przykład na czymś się napracowałem i włożyłem w to wysiłek i ktoś zrobił wow, to serce rośnie. Bo wiesz, że gorliwość twoja miała właśnie do tego prowadzić, a owoc, którym jest czyjeś zaskoczenie, jest dla ciebie jak słodycz. Jest dla ciebie czymś dobrym, czymś cudownym, tak? Jest dla ciebie czymś niezwykłym. I jak to może być? Może to być właśnie tak, że w twoim życiu wszystko zależy od tego, czym tak naprawdę się karmisz. Czy to, że próba życia wedle świata naprawdę da ci prawdziwe szczęście? Czy to, że to, jak żyje świat, jest niby fajne, czy to naprawdę jest takie dobre? I nieraz próbujemy rozwiązywać sprawy tak, jak je rozwiązuje świat.
próbujemy pójść w jakąś używkę. Używka to nie tylko narkotyk. Używka to nie tylko papieros czy alkohol. Używka to także jest rozrywka. To nieraz jest także muzyka. To nieraz jest także nadmierne izolowanie. To wszystko, co myślisz, że da ci radość, może jej nie dawać. I nieraz takimi rzeczami, mówi Biblia, się karmimy, bo w samym przypowieściach Salomona jest takie piękne powiedzenie. Powiedzenie odnośnie tego, że nasycony depcze plaster miodu, a głodny dla niego gorycz jest jak słodycz. Dla niego gorycz jest jak słodycz. I myślę, że tutaj dobrze to pasuje właśnie dlatego, że człowiek nasycony, człowiek, który jest naprawdę syty, nie potrzebuje się dokarmiać, dla niego plaster miodu jest niczym. Ale człowiek, który jest wiecznie głodny, to dla niego byle ochłap będzie go sycił, będzie jak coś najlepszego dla jego życia. Czy dzisiaj naprawdę jesteś głodny szczęścia? Czy dzisiaj jesteś tak wyzbyty ze szczęścia i z poczucia radości, że potrafią cię poniekąd chwilowo zadowalać właśnie takie rzeczy? Czy jesteś dzisiaj syty szczęścia? Odpowiedz sobie sam na to. Ale chcę, abyś zwrócił się do Biblii. Chcę, abyś zobaczył, jak mówi dzisiaj o tym Biblia. Co może dzisiaj dać ci szczęście i czy to jesteś gotowy dzisiaj uwierzyć, że to Bóg i bliskość Niego da ci prawdziwe szczęście. Musisz w to uwierzyć. Bez wiary w to nie będziesz szedł w tą stronę. I odpowiedz sobie na to, w co dzisiaj ty wierzysz. Czy uważasz, że to jest prawda, czy nie? Bo ostatnim przeciwnikiem, który staje na twojej drodze do szczęścia, jesteś sam ty i twoja natura. Natura, nasza natura, bo tak jak też mówił Jakub wcześniej, w 14 i 15 wersecie pierwszego rozdziału, możemy sobie to przeczytać i nawet warto to jeszcze raz powtórzyć. To, co wprowadza do twojego życia pokusy, tak? Źródłem pokus człowieka są jego własne żądze. To one go pociągają i nęcą. Gdy żądza się rozwinie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Ty jesteś, twoja natura, natura człowieka, którą odziedziliśmy po samym Adamie, po praojcu naszym, zła natura to jest ta natura, która ciągnie cię ku złemu. Twoje ciało, to jak jesteś zbudowany i ugruntowany w środku, skłania cię ku złemu. Dokładnie ku złemu, bo w liście do Galacjan czytamy właśnie o tej odwiecznej walce. Ciała z czym? Z kim walczy twoje ciało? Z czym walczy twoje ciało? Ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch pożąda przeciwko ciału. Aby co? Aby to, co chcesz zrobić, nigdy się nie dokonało. Aby twoje zamiary, twoje dobre zamiary nigdy nie znalazły pozytywnego rozwiązania. Myślę, że wielu z nas, wbrew ocenie wielu innych ludzi, ma naprawdę szczere zamiary i naprawdę dobro w sercu. Ale czy to dobro ostatecznie widać w nas? Bo tak mówi ten werset. Żyjcie według ducha, a na pewno pokonacie żądze ciała. Ciało bowiem pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Te pragnienia są z sobą sprzeczne, tak aby wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Czy dla swojego życia dzisiaj chcesz nieszczęścia? Czy dla swojego dzisiaj życia chcesz pozostania tylko i wyłącznie sam? I pozostania w miejscu, nie ruszając się. Czy dla swojego życia dzisiaj chcesz stagnacji czy rozwoju? Smutku czy radości? Czego dzisiaj dla swojego życia chcesz? Myślę, że każdy z nas dla swojego własnego życia chce jak najlepiej, żeby było jak najbardziej obfite. Chce dla niego zdrowia. Masz naprawdę piękne zamiary.
Ale czy wiesz o tym, że twoje ciało wcale nie chce, byś był szczęśliwy? Że twoja natura wcale tego nie chce? A może ci się to wydawać, możesz żyć w wielkiej złudzie, że to, że spełniasz zachcianki ciała, to co ci pomoże? Jeżeli tak myślimy, to praktycznie myślimy o tym, że Bóg nie istnieje. Że nie ma w nas ducha. Że jest ciało, w które trzeba napchać, by dobrze funkcjonowało, by mu było dobrze. Ale co z duchem? Bo jeżeli inwestujemy w ciało, to znaczy, że duch umiera. Kiedyś była taka fajna piosenka zespołu Lux Torpeda o tych dwóch psach, tak? Którego karmisz, ten wygra. Tak? I to tak jest. Jeżeli będziesz karmił ciało, to twój duch umrze w końcu. A wraz z duchem umrą wszystkie jego cechy. Gdy chcesz przeczytać sobie list do Galacjan dalej, zobacz, co jest cechą ducha, co jest cechą ciała. Umrze w tobie wszystko, co jest związane z duchem. A tam jest radość i pokój i miłość. Jeżeli będziesz karmił swoje ciało wszystkimi doznaniami, to umrze w tobie duch. To umrze w tobie wszystko, co piękne, co dać ci może tak naprawdę tylko Bóg, który wlał w ciebie ducha, który chce, aby jego duch w tobie mieszkał. Więc pytanie, w co dzisiaj chcesz inwestować? Co ci daje świat i co ci dają jego rozrywki? Czy wzmacniają cię duchowo, czy wzmacniają cię fizycznie? Czy dają ci doznania twoich zmysłów, czy ducha? Co tak naprawdę w tobie podsycają? Jest wiele rzeczy, które w nas są dobre, ale pytanie, co w nich też karmisz? Bo tak jak już mówiłem wcześniej, rozrywka i gry i zabawy same w sobie nie są złe. Ale pytanie, czym są w twoim życiu? Czy nadmiernie je wpychasz do swojego życia, czy są tylko narzędziem, czymś, co ma ci doraźnie pomóc, ale nie są priorytetem twojego życia, którym jest Chrystus? Czy ważne jest, żeby to się w dniu pojawiło, czy pojawił się w dniu Chrystus? To też jest bardzo pomocnicze pytanie. Co w dniu na pewno musi się pojawić, żeby dzień był naprawdę spełniony? Co musi się w dniu pojawić w twoim życiu? Jeżeli odpowiesz sobie na to pytanie, to będziesz wiedzieć, w co w twoim życiu jest naprawdę ważne i w co inwestujesz. Co się liczy? Jeżeli nie liczy się w nim Bóg i duchowy pokarm, to karmisz ciało. To wystarczy ci dobra kawa, spokojny dzień i każdy taki spokojny dzień bez nadmiaru obowiązków, bez nadmiaru spraw, z gierką. I to jest wszystko, czego mi potrzeba. Czy to jest twoja codzienność? Jak jest to twoja codzienność, to jest źle. I nie ja cię oceniam. Naprawdę, to nie ja dzisiaj oceniam każdego z nas i także siebie. Bo mnie ocenia też Słowo Boże. Biblia mówi, że to jest źle. Biblia mówi, że nie będziesz szczęśliwy w ten sposób. Że jeżeli będziesz karmił ciało, to nie będziesz szczęśliwy. Że jeżeli będziesz w swoim życiu głównie służył sobie, a nie Bogu, to naprawdę nie będziesz szczęśliwy. Że jeżeli w swoim życiu nie będziesz zbliżał się do Boga, żył według Jego słowa, nie będziesz nigdy prawdziwie szczęśliwy. Nie otoczy cię dookoła szczęścia. To jest warunek. Możesz z samym Bogiem dzisiaj się założyć, nie musisz ze mną. Możesz ze mną się dzisiaj nie zgodzić, ale możesz także zastanowić się, jakim jest dzisiaj twoje życie. Czy jest zbudowane na Słowie Bożym, czy nie? I czy jest naprawdę szczęśliwe, czy nie? Zrób sobie takie równanie matematyczne, bo tak się robi. Szczęście, smutek, tak? Moje życie, życie z Bogiem, tak? Co dzisiaj jest? Czy naprawdę z tego potrafi wyjść szczęście? Bo jeżeli jest w twoim życiu Słowo Boże, a nie jesteś szczęśliwy, naprawdę Słowo Boże i życie Jego zasadami i w twoim życiu jest służba dla Niego,
obfita służba, gorliwa służba. Mówimy o służbie gorliwej, pełnej zapału z Twojej strony. Czy możesz powiedzieć, że jesteś nieszczęśliwy? A jeżeli już jesteś dzisiaj nieszczęśliwy, bo uważasz, że zbyt dużo służyłeś, że tego w Twoim życiu jest naprawdę za dużo, to odpowiedz sobie na pytanie, czy w tym wszystkim nie przesadziłeś. Bo tak jak powiedziałem, wszystko, wiele rzeczy jest dobrych, ale nic nie jest dobre w pełnym nadmiarze, którego nawet od Ciebie sam Bóg nie wymaga. Wiecie, ja kiedyś się na tym też złapałem. Złapałem się na tym, że myślałem, że takie nadskakiwanie na wszystko daje prawdziwe szczęście, takie, że będzie super. Bo gdzieś miałem takie myśli, tak, rób. Ale w tym wszystkim człowiek staje się nieszczęśliwy, kiedy tylko i wyłącznie robisz, ale i robisz, tylko się męczysz. Tak? Człowiek nie jest szczęśliwy. Szczególnie jeżeli się skupia na tym, że się męczy. I szczególnie jeżeli do tego dojdzie to, a doszło w pewnym momencie w moim życiu to, że zaczynasz patrzeć, czy inni tak biegają. Bo gdy sobie powiesz, że inni tyle się nie poświęcą, to patrz, gdzie znowu jesteś. Odwrócony od lustra. A Biblia ci mówi jedno wobec twojej gorliwej pracy. Że ci, którzy przetrwają próbę, ci, którzy dobiegną do końca, którzy podejmą wysiłek w swoim życiu i poświęcenie, to ci, którzy odpoczną. To ci, którzy będą zbawieni. To ci, którzy dostąpią zbawienia i zwycięstwa. To ci, którym łzy obetrą z oczu. Ostatnio bardzo mocno analizowałem ten fragment. Czemu tam jest napisane, że ci, którzy wejdą do Nowego Jeruzalem, wszelka zła z oczu zostanie im obtarta? Bo to będą ludzie, którzy mają łzy w oczach. Ale nie ze szczęścia. Myślę, że takich łez Bóg by nie chciał wycierać. Ale to są łzy trudu. To są łzy przemęczenia i wycieńczenia tym światem. To są łzy człowieka, który toczył otwarty bój z tymi trzema przeciwnikami na co dzień. Z wielkimi przeciwnikami. I się nie poddał, bo wiedział, że przy Bogu będzie mu najlepiej. To są ludzie, którzy wiedzieli, że będzie na ziemi trudno, będzie wiele pracy, będzie wiele zmęczenia, będzie mało czasu dla siebie, ale będzie warto. To ludzie, którzy właśnie tam dobiegli. Nie wiem, czy kiedyś biegliście tak z całej siły na jakichś zawodach. Biegaliście w ogóle. Ja kiedyś biegałem. I miałem takie zawody, że tak się postarałem przy bieganiu, że gdy dotarły na metę, to naprawdę miałem łzy w oczach. Z braku powietrza w płucach, z bolałych mięśni, które już były tak nabrzmiałe, z nóg, których nie czułem, i z oddechu, którego nie mogłem złapać, łzy się same wyciskają, bo to jest wysiłek. To jest trud. Ja chcę dzisiaj się do Ciebie zachęcić do tego, do prawdziwej drogi szczęścia. Możesz mi dzisiaj nie uwierzyć. Możesz nie uwierzyć dzisiaj Słowu Bożemu. Ale myślę, że to już jest pierwsze światło alarmowe dotyczące tego, że gdy kiedyś przyszedłeś do Boga i byłeś tak mega pewny tych wszystkich Jego rzeczy, czemu dzisiaj już jesteś niepewny? Co Ci to zabrało? Czy zabrał Ci to drugi człowiek, a za nim stojący szatan? Czy zabrał Ci to sam szatan? Ja Cię chcę dzisiaj zachęcić, abyś znowu uwierzył w to, że droga, gorliwa droga, stała droga do Boga, to droga, która może obdarzyć Cię energią i szczęściem, jaki do tej pory nie miałeś, albo jaki teraz nie czujesz. Kiedy porzucisz to wszystko, co Cię męczy i powiesz Bogu, podejdź do mnie, przyjdź do mnie, bądź przy mnie, ucz mnie. Obiecuję Ci, Ojcze, że jak otworzę Twoje słowo, to będę patrzył, co ja mam w sobie poprawić, a nie inni ludzie. Daj mi siły, bym był lepszym człowiekiem dla tych wszystkich innych. Daj mi siły, bym wobec przeciwności, wobec zła, które jest na tym świecie,
Wobec kłamstwa, jakie jest zasiane, wierzył ciągle Tobie i był gotowy nadal być dobry i mieć nadzieję w to, że to jest słuszne. Zachęcam Cię dzisiaj do tego, byś zaufał na nowo Bogu. W to, że świat jest zły, w to, że szatan jest zły i inwestowanie w swoje własne pragnienia i w swoje własne żądze i pokusy jest też złe. Mnożenie grzechu i nadmiaru w Twoim życiu jest złe. Zachęcam Cię naprawdę dzisiaj do tego. Uwierz w to. Bądź naprawdę szczęśliwy i spełniony. Miej pokój w sercu. Amen. Zaśpiewajmy ostatnią pieśń.